Rozdział 20. Z Kadesz wyprawił Mojżesz posłów do króla Edomu, żeby mu powiedzieli: tak mówi brat twój, Izrael. Ty znasz wszystkie utrapienia, jakie na nas spadły. Niegdyś powędrowali przodkowie nasi do Egiptu i przebywaliśmy tam długi czas. Egipcjanie jednak źle się obchodzili z nami, podobnie jak i z przodkami naszymi. Wołaliśmy wtedy do Pana, a On usłyszał głos nasz i posłał anioła, który nas wyprowadził z Egiptu. Znajdujemy się teraz w Kadesz, mieście położonym na granicy Twego obszaru. Pozwól nam łaskawie przejść przez Twoją ziemię. Nie pójdziemy przez pola ani winnice i nie będziemy pić wody ze studni. Chcemy jedynie skorzystać z drogi królewskiej i nie zboczymy ani na prawo, ani na lewo, dopóki nie przejdziemy Twoich granic. Odpowiedział im Edom: nie pójdziecie przez nasz kraj. W przeciwnym razie zastąpimy wam drogę z mieczem w ręku. Odpowiedzieli im wówczas Izraelici: chcemy jedynie przejść utartą drogą. A gdybyśmy pili waszą wodę, tak my, jak i trzody nasze, zapłacimy. Nie chodzi o nic więcej, tylko o zwykłe przejście. Odpowiedział Edom: nie przejdziecie! I wyszedł Edom naprzeciw nich z wojskiem licznym i dobrze uzbrojonym. Zabronił Edom przejścia Izraelowi przez swoje granice. Izrael więc odszedł w bok od niego. Witam serdecznie na kanale Zakochanej w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Rozdział 20 Księgi Liczb jest punktem zwrotnym w wielu aspektach. Mieliśmy już wymianę pokoleniową wraz ze śmiercią Miriam, położnej ludu Bożego. Mieliśmy pierwszą próbę wejścia w dorosłość drugiego pokolenia Izraelitów przy wodach Meriba. Tak samo jak pierwsze pokolenie, drugie nie zdało egzaminu. Mojżesz, który 40 lat wcześniej był najskromniejszym ze wszystkich ludzi, z biegiem lat wpadł w arogancję i nie zdołał dawać wody żywej Izraelitom, ponieważ zamiast przemówić do skały, uderzył ją dwukrotnie kijem, jak to omówiliśmy w poprzednim odcinku. Ale opowiadanie nie stoi w miejscu. Drugie pokolenie Izraelitów nie tęskni za Egiptem i zaczyna się przemieszczać ku północy, ku ziemi obiecanej, co jest pewnym postępem. Edomici są pierwszym ludem, jaki się spotyka, idąc od południa. Według mitów założycielskich, Edomici są potomkami Ezawa, brata bliźniaka Jakuba. Ezaw osiedlił się właśnie na ziemi edomskiej i tam poślubił córkę Izmaela, pierwszego syna Abrahama, urodzonego przez niewolnicę Sary. Czyli Edomici z jednej strony są ludem spokrewnionym z Izraelitami, ale mu wrogim, co odzwierciedla fakt, że Jakub i Ezaw byli braćmi i musieli jakoś ułożyć sobie stosunki pomimo wrodzonej zazdrości. Piękne poselstwo, jakie Mojżesz wysłał do króla Edomu, przypomina mu o więzach krwi. Tak mówi brat twój, Izrael. I w swojej wymowie przypomina poselstwo Jakuba do Ezawa, kiedy Jakub po 20 latach wracał z ucieczki. 5 wieków wcześniej wydawało się, że Ezaw pogodził się ze swoim bratem Izraelem, ale jak się teraz okazuje, to pogodzenie nie było szczere, skoro jego potomkowie wykazują nieuzasadnioną niechęć do Izraelitów. Na piękne poselstwo odpowiadają suchym: nie przejdziecie. O dziwo, Izraelici wybrali pokojowe rozwiązanie, po prostu wydłużyli sobie drogę i ominęli ziemię edomską. Lud wybrany jest nosicielem przysłania, wyzwolenia i zbawienia, ma na zadanie ewangelizowanie narodów. Król Edom odrzucił tę możliwość, a więc do niego stosuje się następująca Jezusowa nauka. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta,
strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Co ciekawe, całość tego przesłania jest zawarte w Targumie, czyli w aramejskim tłumaczeniu Biblii z czasów Jezusa, który tak parafrazuje ten werset z Księgi Liczb. Izrael odwrócił się od Edomu, ponieważ otrzymał rozkaz ze strony Memra niebieskiego, aby nie stoczyć z nim walki. Czas jeszcze nie nadszedł, kiedy odwet na Edom będzie oddany w ich rękach. Te wydarzenia uwalniają nas od fałszywego obrazu Boga wypromowanego przez postępowych teologów, Boga jako pobłażliwego starca, który na końcu wszystko wszystkim wybaczy. Takie wypaczenie wiary jest zaprzeczeniem całego objawienia biblijnego i nauczania Jezusowego. Przesłanie biblijne jest następujące. Izrael, czyli Kościół, ma na zadanie bycie świadkiem Ewangelii. Odrzucenie tej dobrej nowiny jest aktem pociągającym za sobą konsekwencje. Póki jest życie na ziemi, trwa czas miłosierdzia i możliwość nawrócenia. Ostatecznie przyjdzie jednak nieuchronnie dzień sądu, kiedy każdy odpowie za własne czyny. Po odrzuceniu Bożego miłosierdzia przyjdzie czas Bożej sprawiedliwości. Przesłanie jest proste, ale niestety w dzisiejszych czasach trzeba je na nowo przypominać. Dlatego warto jest sobie na spokojnie rozważać ten urywek Księgi Liczb. Życzę owocnego słuchania. Z Kadesz wyprawił Mojżesz posłów do króla Edomu, żeby mu powiedzieli: tak mówi brat twój, Izrael. Ty znasz wszystkie utrapienia, jakie na nas spadły. Niegdyś powędrowali przodkowie nasi do Egiptu i przebywaliśmy tam długi czas. Egipcjanie jednak źle się obchodzili z nami, podobnie jak i z przodkami naszymi. Wołaliśmy wtedy do Pana, a On usłyszał głos nasz i posłał anioła, który nas wyprowadził z Egiptu. Znajdujemy się teraz w Kadesz, mieście położonym na granicy Twego obszaru. Pozwól nam łaskawie przejść przez Twoją ziemię. Nie pójdziemy przez pola ani winnice i nie będziemy pić wody ze studni. Chcemy jedynie skorzystać z drogi królewskiej i nie zboczymy ani na prawo, ani na lewo, dopóki nie przejdziemy Twoich granic. Odpowiedział im Edom: nie pójdziecie przez nasz kraj. W przeciwnym razie zastąpimy wam drogę z mieczem w ręku. Odpowiedzieli im wówczas Izraelici: chcemy jedynie przejść utartą drogą, a gdybyśmy pili waszą wodę, tak my, jak i trzody nasze, zapłacimy. Nie chodzi o nic więcej, tylko o zwykłe przejście. Odpowiedział Edom: nie przejdziecie! I wyszedł Edom naprzeciw nich z wojskiem licznym i dobrze uzbrojonym. Zabronił Edom przejścia Izraelowi przez swoje granice. Izrael więc odszedł w bok od niego.